Siemanko, tu Sarna. Witam moich fanów. Siema. Tu Sarna. Witam moich fanów. Siema. Tak, zapraszam was do obejrzenia nowego odcinka KC Inka. Jeszcze raz. Nie no, dawaj, jakoś tak więcej emocji. Dobra. Czyli... O, mam 7Z-a. Aż podrzucę, czyli... i wszystkie złapię. Czyli w dzisiejszym odcinku będziesz opowiadać żarty? Nie, będę robić sztuczki. O, można podpiąć to trochę pod żonglowanie. Kurwa. No, ale tu nagrywamy. Wiem. Siema, zapraszam do... Dobra, i tak muszę otworzyć studio, co? No, dawaj. Siema. Ale musisz się wturlać do niego. Fikołka zrobię. Siema. Nie wiem, samochód jechał. Siemanko, witam w mojej Siemanko, kuchni. Witam. No nie, no możesz mówić. A nie będzie potem tak słychać tych butów? Myślisz, że to konie. No. Siemanko, zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z życia studia. Oj, Wojtek. Wow, dałeś się za pierwszą. Bliżej środka mnie mniej boli niż na zewnątrz. Pojebane to już. Znowu odwrotnie. Witamy w programie. Familiada. Możemy ci zrobić od razu one shot. Będziemy ciągnąć rzepę. Gdzie byłaś? Tam od razu byłam. O. U rodziców. To taki podrodco, taki drugi Wrocław. Prawie. Co? Drugi Wrocław. Z wadą wymowy chyba. Z wadą wymowy. No i co tam jeszcze, co robiłeś w Wrocławku? No, byłam alkohol trochę. O, coś nowego. Nie. No, to fajnie było. Wygiera była. Nie, moja mama nic takiego do Pawła z nożyczkami oczywiście. Chciałam być dla niej miła, obiecałam, że będę miła i w ogóle. No i już wychodzę, w butach już byłam. A mama tak, o Jezus! Ty masz takie suche końcówki, chodźcie szybciutko, podetnę. A ja mówię, mamo, ale proszę cię, mówię nie tak jak zawsze, mówię, ja dopiero tyle zapuszczałam te włosy. A mama tak, no co ty, tutaj ci tak zrobię. I patrzę, że tak cyk, cyk i tak patrzę, co wyrzuca do zlewu. No rzeczywiście, tak po centymetrze, nie? I nagle mówię, no dobra, to dzięki, a ona nagle, ostatni, pyk. Nagle tyle kosmyków do zlewu padło, ja mówię nie, mówię proszę cię, nie. I teraz z jednej strony mam normalne, a z drugiej mam po prostu wyjebany jakiś kosmyk tak na prostu. To jest nowa kreatywność. Ej, dolary ci lecą. Chuj tam, jebie. Lepiej zrobić taką na grosie. Czy coś takim? Dziera w ciemno, całe plecy. I tytuł debila roku. Ej, wiecie co panowie, nie podoba mi się to. I dostajesz k***a Dragon Balla. I dostajesz k***a sesji, 30 sesji lasera w Ameryce. Ale teraz Turcja jest modna podobno na takie rzeczy. No, Turcja. Nawet słuchajcie, taka strona internetowa. No, widziałem to, włosy. Normalnie tam k***a wszystko, stary. Wybierasz sobie, czy chcesz zrobić sobie cycki, włosy, k***a. Nie wiem, cokolwiek innego. I od razu oni ci załatwiają wszystko, łącznie z lekarzem. 100% k***a jakby kompleksowej usługi, nie? Oni jakby pośredniczą w tym w jakiś sposób, nie? Nie, jestem w szoku. Co byś się spodziewał? Dzięki. No nie no, że tak, wiesz, to nie w takim twoim stylu do końca. O to mi chodziło przecież, nie? Nie można się etykietować, nie? Tygrys Nigera. Cheetosów. Cheetosów typowo. Młody Cheetos. Young Cheetos. Cheetos byku. Ale z drugiej jest czarny. Całkowicie. To jest jego największa moc. Zostałem od żony na walentynki, to wiesz to. Ładny f***. Witam. Ja wolę postać chyba, wiesz jak... No, ale zobacz sobie jak ten, jak się zachowuje. Jest fajny tylko, co? To co ostatni papierosik i... Znaczy ty, bo ja nie palę przecież. No tak. Napisałem chwilą Tomarka. Teraz będę miała całe kace na ciele. Został ci tylko Krzysio i Zakon. Sorry na twarzy. No, oczywiście, że tak. Tylko ona zasługuje, wy nie. Słuchaj, to twoje.
Ziomek, kurwa, dzięki złoto. Dobrze, jeszcze tutaj dziś. Co? Ale ci się cię przytrudnę. Ja mam go fatale. O, ten ma no powiedz Wojtek. Tutaj, a tutaj bez przypału. Mordo, kurwa, nie namawiaj mi na wege. Nie będę jest wege, kurwa. Ja chcę hama jakiegoś, miecho jakieś. To wege jest naprawdę super. No wiadomo. Będę się czuł lżejszy, nie? Moje litka będą czystsze. Tak. No. Mordo, tylko zdrowe żarcie. Siema, co dziarasz? A, właśnie tu będę... po zakonie poprawiała to. Nie no, szykuję stanowisko po prostu dla mojego kochanego kolegi. Tych nikt w to nie uwierzy, nie? Muszę jeszcze raz powiedzieć. No ogólnie będę się dziarać drugą dziczyznę. Nie no, zaraz tu coś będzie trzeba trochę, wiesz... improwizować? Obsocić. Uuuu, już tutaj ma ostro p***. Widzisz, że to p***a ile kosztuje? Mówisz o sobie? 3 złote? Błąd. 5. 3 zylo? Czego chcesz, Wojtek? Ja nie znam ciekawostek jak dowcipów. Przykro mi. Dobra reakcja. Co? Reakcja. Jaka reakcja? Na ból. No widzisz. Trząśnięta jestem. No normalnie damy cienie kropki i damy takie napięte, jakby takie pajęcie bardziej, nie? A to wygląda tak, tylko że jeszcze ten kontur, nie wiem czy nie będę robił taki rozwalony jakby, nie? Za to będę robił jeszcze takim bardziej konturem, bardziej taki, nigdy nie będę robił takiego konturu, o jak na przykład tu, litego, tylko bardziej chcę, żeby on był taki dynamiczny, nie? Tak samo to będzie już samymi kropeczkami na przykład. Elegancko! No, i jeszcze ma taki ten zajebisty, że to wystaje. No. Normalnie, dwa wcielenia. Ale tak lepiej. Ale jak cheetos. No, stos. Same tribalowcy. Znak mocowka tribal na szyi. No byś się zdziwił, jakbyś zobaczył tego. Pamiętasz, Krzysiu? Sławka, o! Nawet Krzysiu pamiętał, jak ma na imię. Cały w tribalu. A w szkolczyków w Brufitu ma chyba z 15, tak? Dobry hałas ma nieczek. I to wiesz, czy jest na przykład, kto mi przedstawił tego gościa? Mój tata. Nie, w miejscowości był taki pan Mietek, towarzysta. No. I on dziarał w garażu normalnie dziarę. I wszyscy mówili, no idź do Mietka, przecież petarda dziara w chuj. A ja tak sobie myślę, kurwa, na garażu robię na dziary, wiesz o co chodzi. I to jeszcze był garaż, bo taki stary chlebak, wiesz o co chodzi. Miał tam ładnie zrobione wszystko, no ale kurwa, no... No kurwa, garaż, nie? Tak jak, kurwa, wiesz... No nie wiem, w sumie, chuj. Więc mówisz, to taty? Cześć, córeczko. Cześć, Natuś. Słuchaj, mam pytanie. Pamiętasz tego Sławka wydziaranego, co ci garderobę robił? Kojarzę. No tego, z takiego wydziaranego całego. Wiem. To jak on się nazywał? Pojęcia nie mam. Kurde. Dobra, kochanie. Dobra, to papa, buzi. I się to nawet nie wiedział, o kim ja mówię. A przecież co, miałem z nim ten, rozmowę. Czyli powiedzenie kojarzę było takie trochę na alibi. No. No, powiedział nie kojarzę, a w ogóle nie wiedział, o kim ja mówię. Jak reakcja na ból? Odkryłam, że mam wilgotki na kolanie. Albo Filon ma po prostu taką delikatną rękę. Albo tak. Nikt wcześniej tak nie dotykał kolan. You can't see what's on my brain, I live inside my mind. Out of space and out of sight, you need me in my line. Need no face, don't need no phonies, no. Need no snakes, no only homies, down for show. On go, 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 get a book and get the front and we load up and roll, roll, roll. I got kids, yeah, I got staff, I make a lot, need more, more, more. I sell records, you sell packs, not on my level, no. I'm a pop star, I'm a rock star, I'm a one-on-one. Think I'm not hard, you smoke crack, car waste, man, why you dumb? I'm with airline, we on airlines like we on the run. I'm with Tay-Tay, girls run up on me, they done. Money line, I'ma run it every time. Give me mine, going up. Jak się robisz na panie kilku? Super, zaraz będę robić twerki. Tyle. Za Krzysiem. Idę spróbować, zobaczyć jak to wygląda. Dobra, no. Będzie 1000 polubień pod moim komentarzem, to... Sarna robi twerki. Robi twerki. Spoko, nie ma problemu. Komentarz będzie o treści Sarna twerku. Siema, Filon, coś powiesz? Siema, przerwa w tatuażu. Upoważnia do spalania papieroska. Mówiłeś, że nie palisz. Tak mówiłem?
Ale nie mówiłem teraz, że ja będę palił. Wiem, że przerwa upoważnia. Tak. Śmiało, śmiało, idź sobie. Nie palący. Od 10 minut. Przed kawałem trzeba jeszcze. Ale na k***a. Znowu zbliżenie na twarzy, jak powiem kiedy. Wstydzę się, powie Krzysiu, bo cię widział. Małeś sobie ręką. Serna! Serna ostatnio, ale ostatnio właśnie jakaś naładowana tej. Ona mówi, mucha traci łeb w niebie. Ja mówię, co? Mówi, dobra, Sarenko, przestań już. Przepraszam. Co ty miałam taki jak no, no, tak idzie. No. Ale chyba polizam. Koniec, nie zrobię. Ty miałeś się zarapować, nie twerkować. Ja to p***ole, zdejmuję kominiarę, zakładam ją wtedy, gdy idę na robotę. Na chwilę dobramy. Co myślisz o tym? Ale i tak chyba najgorszy był brzuch. Brzuch był przejebany. Myślisz, że raperów nie bolą, k***a, tatuaże? Oni to po prostu znoszą, k***a. No, te dom penery wchodzą, no. Kula im nie robi, k***a. Gdzie tatuować, stary? No, 50 cent, 9 kulek. No. 9 kulek, tak jak 50 cent. Betonowe całe podwórko. Okej. I stary biegnę kiedyś z piłką, k***a, i pamiętam, że nie zobaczyłem, że z tej ściany wisa, k***a, ta skrzynka. Jak zajebałem głową w tą skrzynkę, k***a, tak się w nią cały montowałem, k***a, że tak na plecy zajebałem. Naprawdę, masakra jakaś. Dzień później moja ciotka miała kurwa urodziny 18, pamiętam. I ja z taką obdartą mordą, cały w strupie kurwa pojechałem na tą 18. Cześć Wojtek. Siemano. Cześć. Co tam? Dobrze. Dobrze. U mnie tak wiesz. Boli? Nie. Tatuaże nie bolą. Bo chwilę ma taką klientkę, która jest przejebanie wytrzymała na ból. Albo go nie czuje. Ona jest kurwa niesamowita, nie? Zajebistość. We go forever now, yeah. You know that I'm at your side, yeah. You wish that you can do better, no, no, I won't let her, We go forever and ever, yeah. I gon' create the pressure, yeah. You wish that you can do better, You wish that you can do better, yeah. I know that I can do better. I'm so in love with the chatter. I'm so in love with my lil. Kurwa. Brawo. Uuu, żeby cię zrobić pilnik i maseczkę w domu. Żeby nie powiedzieć wyciskanie syfu. Nie drażą. Połowa, jeszcze tylko druga i koniec. I to ta bardziej lightowa, nie? Sam mi przed chwilą powiedziałeś, że będzie boleć bardziej. Nie, żartował. Nie, to nie. Duży, co? Mhm. Wydaje mi się, właśnie to jest to, czego chciałem uniknąć, tego zawijania się tutaj napisy, nie? Dlatego wydaje mi się, że ten jest troszeczkę za duży. Gdzieś bym bardziej celował w tego, bo on się po prostu ładnie na ręce składa. Ładnie jeszcze, siedzi? Mhm. Idę przygotować kartę. Mam nawijać? Na swoją obronę powiem, że to już 7 godzina. Czyli co, w końcu boli czy nie boli? Nie boli. Już luzi. A nie widać tego luzu na mojej twarzy? O czym gadacie? O moim luzie, nie czujesz go? Na tym kanale nie przeklinamy. Kurczaczki! O, zjadłabym kurczaczki. Mogłaś mówić, bo miałem.
No dobij leżącego, jeszcze na mnie napluj. Czy nie ma? Hej, to już jest koniec, także na razie. Także na razie się o was porobię. Ej, albo mam pomysł. Zajebisty pomysł. Ty Sarna coś tam mówisz w tle, Wojtek tam nagrywasz. Tam. Ja się tu chowam, wiesz, tle na ciemno. I drapato. I wyłączę wtedy na, tam na ulubiony znak. Wyłączę tam. Widać mnie czy nie? No widać. Bo mam, ja włączam i wyłączam neon, wiesz o co chodzi? No. No, a ty tam gadasz w przodu. No. Dobra, nie mam tak? Pomysł jak to zrobić, ja jeszcze jeden przedłużałem może. Ten biały. Dziękuję za zakończenie, ja jeszcze tam połam. Dobra. Chyba nie było się, k***a. I dobra, czekaj, dziale na nie, to w ogóle, musicie się skończyć. Chyba twój umer podjechał w przyszłości. A jak masz ten pasa, o kurde, ciężko. Pasa, pasa. Dobra, ogarniemy to. Musisz to sama. Zrobimy dobra, to. Dobra, dobrze, to samo. Mogę płyca ci gadać. Nie no, Filon mi pomoże. Czy zajmę dwie dnia, tak można. Dara. Dzięki bardzo. Dzięki, siema. Wiecie, jak posłuchajcie, jak to zrobić? Nie. Ja nie słuchałam. Włączać i wyłączać chyba z prądu, nie? Nie wiesz, o co chodzi, ja powiedziałem. Tak, zrobimy. Zajebić. Śpij spokojnie. A zrobisz później gwiazdę? Nie. Jak ty będziesz koń, ale co? Tam jest podłączony, bo tu cię będzie widać. Aha. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawiać łapki w górę, pisać komentarze i wszystkie Instagramy ekipy macie w opisie. Dzięki.